Kierowcy nie kryją swojego niezadowolenia z tej sytuacji. Wielu z nich nie chce się wypowiadać oficjalnie. Wśród nich są tacy, którzy będą musieli zrezygnować ze swej działalności. W naszym mieście jest około 200 taksówek. Jak twierdzą kierowcy, w godzinach szczytu zdarza się, że na postojach brakuje miejsc. Będzie to już drugi zlikwidowany postój po tym przy parku Marii Konopnickiej. Po prostu nie wierzę w to, on musi tu zostać. No niestety, to jest najstarszy postój, ludzie wiedzą tutaj, gdzie przyjść i to. No, nie wyobrażam tego, no jak to może być zlikwidowane? Nikt na się nie pyta. Na Konopnickiej wypędzili, koniec. A my podatki płacimy, nie? To zaskoczenie dla mnie. Ja po prostu w tej chwili nie wiem, co powiedzieć nawet. No pani mnie zaskoczyła i nie wyobrażam tego, no. Po prostu no, będzie mniej pracy, podejrzewam. No bo tu każdy, tu jest, nie wiem, wszyscy tu przychodzą, znają to od tylu lat, od lat 60. Czyli tu bryczki stały jeszcze, no pamiętam. Nie wiem, to coś źle się dzieje. Ta władza po prostu bez zapytania się sama decyduje, to jest, nie wiem o co chodzi. Postój na Konopnickiej już zlikwidowany jest, jeśli tutaj się zlikwiduje, no to nie będziemy mieli gdzie stać, taksówek coraz więcej jest. Będzie brakowało miejsc, naprawdę, i w tej chwili jest tych postoi za mało i przecież kierowcy jak w godzinach szczytu nie mieszczą się na tych postojach, są blokowane przecież parkingi, nie parkingi, uliczki przy tych postojach. Czyli decyzja jest zupełnie niesłuszna? Niesłuszna jest. Nie wiadomo, co to jak będzie, ale ciężko będzie gdzieś się ustawić, na pewno. Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Tak pisał Mikołaj Rej, który jako pierwszy tworzył wyłącznie w języku ojczystym. Z szanowaniem języka polskiego jest obecnie coraz gorzej. W Suwałkach i okolicach od jakiegoś czasu zaczęły się pojawiać reklamy wyłącznie w obcych językach. Ustawa o języku polskim mówi jasno, że obowiązek używania języka polskiego w obrocie z udziałem konsumentów jest konieczny, a w przypadku obcojęzycznych ofert, towarów i usług muszą być one jednocześnie sporządzone w polskiej wersji językowej. Ja rozmawiałam ze swoim rzecznikiem prasowym. Powiedział, że nie było takich sytuacji u nas, nie było takich zgłoszeń. W Suwałkach też do naszej delegatury nie było takich zgłoszeń, więc my żeśmy do tej pory się no, po prostu nie mieli takiego problemu. W świetle ustawy język polski jest językiem urzędowym i zgodnie z tym nazwy polskich miejscowości i ulic, czyli nazwy własne, powinny być w Polsce stosowane wyłącznie w języku polskim, również na reklamach. Tutaj ta ustawa nie jest naruszona. Ustawa o języku polskim dotyczy języka polskiego. Natomiast jeśli tam, jego używania, a w przypadku reklam no jest nie, to nie. Używanie języka polskiego, ale jest też nie. Nie ma jakby takiej, nie ma, powiem tak, jeśli chodzi o ochronę konsumentów, nie ma tutaj ustawy, która by zabraniała tego. No wiadomo, że tak jak mówiłam na początku, jest to skierowane. Skierowane jest to do konkretnej grupy. Co w wypadku, kiedy nazwy własne są przetłumaczone, tak jak mamy zaproszenie na ulicę Pilaskiego zamiast na ulicę Płaskiego? No przecież nie chcę... Nazwy własne nie powinny być tłumaczone. Proszę Państwa, no nie chcę dyskutować z tym, to nie powinno być, ale też to już to myślę, że to odpowiednie organy, no można z tym się zwrócić, natomiast bo uważam, że ktoś zwrócił na to uwagę, że no, nasza ulica Pułaskiego, naszego bohatera, tłumaczona jest w taki, a nie inny sposób. Ale jest też tak, że należy zrozumieć, że jeśli my kupujemy towar za granicą i czasami nazwy też są przetłumaczone i są bardzo śmiesznie przetłumaczone, oni tak samo mogą się burzyć, no ale no, tak po prostu już jest. Odrębne zdanie na ten temat ma poseł PiS Jarosław Zieliński. Co ciekawe, zarówno on, jak Inspekcja Handlowa i Miejski Rzecznik Konsumenta powołują się na ten sam artykuł ustawy o języku polskim. Jednak interpretują go inaczej. To ustawa o języku polskim dość jednoznacznie reguluje tę kwestię, mówiąc w artykule 7, rozwiniętym i uzupełnionym, doprecyzowanym w artykule 7a, że istnieje obowiązek sporządzania reklam w języku polskim, czyli nie dopuszcza się, ta ustawa nie dopuszcza reklamy w języku obcym i tu nie ma znaczenia, czy to będzie język mniejszości narodowej, danej mniejszości, bo ktoś może tak to kojarzy, zwłaszcza na naszym terenie, gdzie mamy do czynienia z mniejszością litewską, czy też w jakimkolwiek innym języku. Ustawa nie dopuszcza sporządzania reklam, między innymi reklam, a także różnych innych instrukcji, informacji wymienionych w tej ustawie w języku obcym, więc obowiązkiem
wszystkich polskich instytucji i wszystkich obywateli jest przestrzeganie tej ustawy. W związku z tym wniosek jest prosty. Te reklamy w języku innym niż polski na terenie Rzeczypospolitej nie są zgodne z ustawą o języku polskim. Wysłaliśmy zapytanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy w Polsce można umieszczać reklamy wyłącznie w języku obcym. Otrzymaliśmy odpowiedź, że obowiązek używania języka polskiego obowiązuje również w reklamie. Zgodnie z artykułem 7a, na który powoływała się Suwalska Inspekcja Handlowa oraz Miejski Rzecznik Konsumenta. Czy więc wniosek jest taki, że obydwie instytucje nie umieją interpretować ustawy, której treść dotyczy zakresu ich obowiązków? Wszak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazało Inspekcję Handlową, jak i Rzecznika Konsumentów, jako organy odpowiedzialne za kontrolę używania języka polskiego, między innymi w reklamach. Skutek zaś jest taki: obowiązek jest, zakazu nie ma, a ustawa o języku polskim obowiązuje, lecz nie działa. Dlatego też poseł Zieliński postanowił wystąpić do ministrów Zdrojewskiego i Boniego z prośbą o interpretację tych przepisów. Miesiące mijają, a nowy budynek Suwalskiego Ośrodka Kultury wciąż nie został oddany do użytku. W związku z opóźnieniami główny wykonawca zapłaci ponad 1 000 000 złotych kary. Jak mówi Czesław Renkiewicz, inwestycja jest już w etapie końcowym. Opóźnienia nastąpiły wskutek różnego rodzaju awarii, koniecznych napraw czy poprawy funkcjonalności obiektu. Ostatnio wystąpił problem z kurtyną, która musiała być kilka razy poprawiana, zabierana i tak dalej. No mam nadzieję, że trzeci raz chyba, że zostanie ona przywieziona i poprawiona w sposób tak, jak powinna być chyba od samego początku wykonana. I praktycznie sala jest do odbioru. Wiem, że już służby te zewnętrzne, PEPOSZ i Sanepid przystąpił chyba do sprawdzenia tego obiektu. Również trzeba wymienić jeszcze takie okładziny ścienne, płyty na sali tej dużej koncertowej. Tam są usterki pewne, jeszcze drobniejsze do usunięcia. Prace naprawcze mają potrwać do połowy kwietnia. Przesunięcie terminu odbioru budynku wiązało się jednak również z ogromem papierologii. Mamy aneks podpisany z Urzędem Marszałkowskim, wydłużający termin realizacji tej inwestycji do końca kwietnia. No jeżeli budynek się zepnie, no to wygląda na to, że to jest termin realny, żeby dokonać odbioru w końcówce kwietnia bieżącego roku. To ponad pół roku po pierwotnym terminie odbioru. Najnowocześniejsza w regionie sala widowiskowo-teatralna miała działać od października ubiegłego roku. W związku z tak dużym opóźnieniem wykonawca zapłaci karę. Są przewidziane w umowie kary umowne. No i niestety urząd, czy chce, czy nie chce, ale będzie musiał z ostatniej płatności potrącić tą karę umowną, wynikającą z umowy, no i po prostu o tyle zapłacimy dla generalnego wykonawcy mniej. Szacowana kwota wynosi około 1 200 000 złotych. Urząd Miejski będzie mógł je przeznaczyć na inny cel. Oprócz hucznego otwarcia władze miasta planują zaproszenie na uroczystość prezydenta Bronisława Komorowskiego. Oczywiście cały czas zaproszenie mamy otwarte, mamy taki temat zaległy jak sztandar naszego miasta, ale myślę, że to już latem tak zorganizujemy uroczystość. No, też byśmy chcieli, żeby to odbyło się z udziałem głowy państwa. Bronisława Komorowskiego Suwałki będą gościły jednak znacznie wcześniej, bo już w najbliższy piątek. Nie odwiedzi i nie otworzy wprawdzie nowej siedziby Sokół, ale spotka się z władzami miasta oraz przedsiębiorcami działającymi w Suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym. Aż 61 000 złotych, a nie 35, jak wcześniej podawano. Jak udało się ustalić naszej reporterce, taki był właśnie koszt nowego symbolu Suwałk. Wjeżdżając do Suwałk od północy, wita nas nowa instalacja. Ogromna gitara, która ma przypominać o tym, że to właśnie w naszym mieście odbywa się największy w północno-wschodniej Polsce bluesowy festiwal. W naszym bliźniaczym mieście partnerskim, w Notodden w Norwegii, odbywa się Notodden Blues Festival. I na wzór tego festiwalu norweskiego został utworzony przed 6 laty Suwałki Blues Festival. W Norwegii takim symbolem promującym bluesa jest na takim maszcie mikrofon. Mikrofon wokalny, troszeczkę w innym kształcie, prawda? Tak jak te stare mikrofony z lat 60. Dlatego też w kwietniu został rozstrzygnięty konkurs na symbol promujący Suwałki Blues Festival. Wygrała gitara, która stanęła w centralnym punkcie skrzyżowania ulic Pułaskiego i Armii Krajowej.
Myślę, że to nie tylko jest symbol Suwałki Blues Festival, myślę, że to jest taki symbol też tego, że w Suwałkach jest dużo bluesa, dużo muzyki i myślę, że to jest bardziej z tym związane, że taki element istnieje bardziej przyciągający właśnie kierowców, którzy, czy w ogóle turystów, którzy wjeżdżają do Suwałk, widzą, że coś takiego jest, że, czy wydarzy się, czy jest w naszym mieście jakaś duża impreza. Początkowo suwalskie władze wpadły na pomysł postawienia dwóch gitar. Kolejna miała stanąć na rondzie Unii Europejskiej. Jednak z przyczyn technicznych tak się na razie nie stanie. A przecież to właśnie z południa Polski przyjeżdża do Suwałk większość turystów. Termin umowy był dosyć krótki, bo trzeba było tą figurę architektoniczną, instalację przestrzenną wykonać do 5 lipca tego roku, tak żeby jeszcze przed bluesem wszyscy przyjeżdżający do nas turyści, jak też mieszkańcy, zobaczyli ten charakterystyczny znak. I tak się udało. Gitara ma informować turystów o Suwałki Blues Festival, jednak nie ma na niej żadnego symbolu informującego o sztandarowej imprezie miasta. Ma się pojawić, nie wiadomo jednak kiedy. Pojawić się ma także w bliżej nieznanym czasie stosowne oświetlenie, a szpetny cokół osłonięty ma zostać roślinnością. W związku z przebudową Parku Marii Konopnickiej Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował prace mające na celu podniesienie atrakcyjności tej części miasta. Powstanie tu plac mający być kolejną wizytówką miasta. W skład inwestycji wchodzi również wymiana nawierzchni jezdni czy ciągów pieszych. Ma ona również obejmować przystosowanie otoczenia placu tak, by stanowiło to spójną całość. My jako Zarząd Budynków Mieszkalnych mamy zadanie związane z remontem elewacji budynków, gdzie miasto jest właścicielem lub budynków, którymi zarządzamy. I remont elewacji będzie dotyczył nie tylko elewacji, bo i wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, poprawę tych elementów architektonicznych, którymi się charakteryzują te budynki, zwłaszcza te zabytkowe. Remontowanych będzie 8 budynków. Dotyczy to Sejneńskiej 3, Sejneńskiej 5 i Sejneńskiej 7. Od strony wschodniej byśmy tutaj mówili o elewacjach przy ulicy Konopnickiej 14, ulicy Konopnickiej 6, Konopnickiej 4 i od strony południowej w grę wchodziło wykonanie remontu elewacji łącznie z wymianą dachu na budynku oznaczonym numerem 10 przy ulicy Krótkiej i również remont elewacji przy ulicy Krótkiej 8. Suwalczanie mieszkający w mieszkaniach socjalnych na parterach tych budynków dostali propozycję mieszkań zamiennych. Dlaczego? Ponieważ w niektórych tych budynkach chcemy uruchomić 5 nowych lokali użytkowych. Uważam, że jest to absolutnie dobra okazja, żeby zrobić tutaj trochę porządku w tej sprawie, ponieważ chciałoby się, żeby mieszkańcy Suwałk nie tylko przechodzili przez ten plac, ale również przychodzili. A więc, żeby odwiedzali sklepy, zakłady usługowe, jakieś punkty gastronomiczne, żeby po prostu ten plac miał ofertę. Oprócz tej naturalnej oferty, która będzie związana z organizowanymi wystawami, festiwalami, różnego typu imprezami. Prace mają ruszyć na przełomie czerwca i lipca. ZBM planuje je zakończyć do października bieżącego roku. Suwałki się rozwijają, ale końca robót nie widać. Najbardziej przeszkadzają mieszkańcom te na drogach, kiedy ulice są nieprzejezdne. Kolejne dwie ulice w Suwałkach zostały czasowo wyłączone z ruchu. Pierwszą z nich jest odcinek ulicy Sejneńskiej, od byłego Narodowego Banku Polskiego aż do skrzyżowania z ulicą Noniewicza. Została zmieniona organizacja, nie można tędy przejechać. Mieszkańcy, którzy potrzebują dojechać do swoich posesji na odcinku od ulicy Konopnickiej do ulicy Noniewicza, jeżdżą już nowym odcinkiem ulicy Sejneńskiej po Kostce, na razie w przeciwnym kierunku. Jest to dwukierunkowa na ten czas ulica. Około tygodnia do półtora tygodnia te prace potrwają. Termin jest trudno do określenia, kiedy tu pogoda naprawdę może spłatać psikusa nam i przedłużyć te prace, aczkolwiek zakładane jest dość szybkie ułożenie asfaltu na odcinku właśnie od rozpoczętych prac do ulicy Konopnickiej.
Ulica jest zamknięta, ponieważ kładziony jest na niej nowy asfalt, a skrzyżowanie Sejneńskiej z ulicą Marii Konopnickiej ma być wyłożone kostką granitową. Ma być tam również zrobiony deptak, który będzie przedłużeniem ulicy Chłodnej. Drugą ulicą, która jest zamknięta w obecnej chwili, jest ulica Klonowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Różaną do skrzyżowania z ulicą Świerkową. Oczywiście oprócz dojazdu do posesji są tam utrudniony ten dojazd, ale jednak jakiś tam istnieje. Jest to związane z przebudową ulicy, będzie nowa nawierzchnia, w tej chwili ku końcowi się zbliżamy z ustawianiem krawężników. Ten remont nie potrwa jednak długo, bo mniej więcej za 2 tygodnie kierowcy będą mogli jeździć już po nowym asfalcie.